Ostatnie safari Julie Ward to pierwszy kryminalno-podróżniczy serial podcastowy na kanale Zbrodnie Prowincjonalne. Zafascynowana historią tajemniczej śmierci młodej Brytyjki w Kenii w 1988 roku, postanowiłam polecieć do Afryki i zobaczyć miejsca związane z tą sprawą. Tak powstał ośmiodcinkowy serial o jednej z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych z Afryki. W szóstym odcinku usłyszycie historię szefa strażników Masajmara, który od samego początku zdawał się wiedzieć o sprawie Julie Ward zdecydowanie więcej niż powinien. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne w Afryce. Wiosną 2021 roku reporter Daily Nation zabłąkał się w okolice wzgórz Szartuka w miejscowości Kilgoris, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od parku Masajmara. Odnalazł tam w wiosce, której nie znają nawet mapy Google, Simona Makala, byłego szefa strażników z parku narodowego Masajmara, obecnie 76-letni mężczyzna, ojciec 15-orga dzieci, żyje na położonej na odludziu farmie, ze swoimi dwiema żonami i tysiącem krów. Z reporterami rozmawiać nie chce, a o sprawie Julie Ward od lat próbuje zapomnieć. Jest to dość trudne, bo ta historia, jak sam twierdzi, złamała mu życie. W 1988 roku to właśnie Macallach jako pierwszy dotarł do zwłok Julie Ward, podążając przez burz na czele swoich ludzi. Jak twierdził, zobaczył na ziemi ślady stóp, które prowadziły od miejsca, w którym znaleziono porzuconego Jeepa, w głąb buszu. Następnie ujrzał kołujące sępy i postanowił ruszyć w ich kierunku. Problem w tym, że miejsce, w którym znaleziono Julie Ward, było oddalone o jakieś 12 km od tego, w którym stał w tamtym momencie w makalach, W pagórkowatym, porośniętym krzakami terenie z takiej odległości raczej trudno byłoby zobaczyć kołujące sępy, nawet przez lornetkę, a lornetki z tego co wiadomo przy sobie nie miał. Zaś ślady butów widział na ziemi tylko Makalak. Nikt spośród towarzyszącej mu eskorty strażników ich nie dostrzegł, szef też im ich nie wskazywał, po prostu kazał jechać w kierunku, który im wskazał, na południe i tyle. Chociaż oczywiście przełożony nie musi tłumaczyć się podwładnym ze swoich decyzji i być może w tej hierarchii, którą tworzyli strażnicy, nie było miejsca na takie wyjaśnienia, po prostu szef mówił, a oni słuchali. Jeep Julie stał na północnym brzegu rzeki i mogło się wydawać, że to właśnie po tej stronie w pierwszej kolejności należało szukać kobiety. Ta rzeka nie jest może jakaś super szeroka i podczas pory suchej, a taka wtedy panowała, można przez nią bez jakiegoś większego problemu się przeprawić. No ale po co? Skoro wszystkie skupiska ludzkie na terenie Masajmara znajdowały się po północnej stronie rzeki, co Julie mogła z łatwością sprawdzić, bo w samochodzie miała mapę. Nie było więc tak naprawdę żadnego powodu, dla którego Julie miałaby przekroczyć rzekę, więc stwarzać sobie jakieś dodatkowe trudności, szczególnie że miała na nogach klapki, i podążyć na południe. Jednak Makalach od razu zdecydował się przejechać przez rzeczkę i pojechać na południe, tam gdzie zaginiona turystka nie miała czego szukać. Nawet gdyby były tam jakieś ślady, to tylko nad samą rzeką, tam gdzie był Piach. Dalej, już w buszu, na trawie nie mogło być widać żadnych odcisków stóp. A z tamtego miejsca Julie mogłaby przecież pójść w tylu różnych kierunkach, że sprawdzenie wszystkich mogło potrwać przynajmniej kilka dni. Oczywiście można było założyć, że trzymałaby się płynącej tam rzeki, i to jej brzegi przede wszystkim trzeba było przeszukać, ale i tak do przeszukania był rozległy teren. Burz ciągnący się aż po horyzont ze wszystkich stron. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają nam te miejsca, to zapraszam do obejrzenia moich odcinków vlogowych na YouTubie. Tam możecie zobaczyć miejsca związane ze sprawą Julie Ward, które odwiedziłam we wrześniu tego roku. Ogromne przestrzenie, pagórki, wąwozy, mnóstwo miejsc, w których może się skryć samotna dziewczyna, a tym samym mnóstwo miejsc, które należałoby przeszukać. McCallach tymczasem wyruszył z wąwozu, z miejsca, w którym znaleziono Julie Ward, o godzinie 16, a już 26 minut później poinformował przez radio siedzibę parku, że szczątki Julie Ward zostały odnalezione. W miejscu, do którego nie prowadziła żadna droga, policja, która w tamtym czasie znała już dokładnie miejsce, w którym znaleziono ciało, kilkukrotnie odtwarzała trasę, którą tamtego popołudnia przebył makalach, I zgadnijcie, jaki był najkrótszy czas, w jakim udało się im pokonać ten odcinek. Dokładnie. 26 minut i mówimy tu o dość szybkiej jeździe, tak szybkiej, jak na to oczywiście pozwalają tamte warunki, o jeździe bez zatrzymywania się w sytuacji, kiedy kierowca wiedział dokładnie, dokąd ma dotrzeć. Tymczasem tutaj, przynajmniej w teorii, miały to być poszukiwania, więc samochód powinien jechać wolno, żeby strażnicy mogli się swobodnie rozglądać. Może czasem się gdzieś zatrzymać, żeby sprawdzić w zaroślach czy na brzegu. Może zrobić jakieś kółko, odjechać kawałek w jedną, w drugą stronę, zajrzeć pod jakieś drzewa czy krzaki. Tak normalnie wyglądają poszukiwania. Natomiast gdyby Makala i jego ludzie w ten sposób się zachowywali, no to nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby dotarcie na miejsce zajęło im tylko 26 minut. I tak w którymś momencie rzeczywiście mogli zauważyć dym i pojechać w jego kierunku, bo te szczątki jeszcze się tam tliły. Ale to już nie było jakieś wielkie ognisko z wielkim dymem, który szedł na ileś metrów w górę i byłoby go widać z daleka. Ten ogień się dopalał, zresztą był schowany gdzieś tam pomiędzy krzakami, pod drzewem, także może tam trochę tego dymu było, ale można go było zobaczyć dopiero z bardzo niewielkiej odległości. Fakt, że Simon McCulloch tak bezbłędnie podążył prosto do miejsca zbrodni, nie zbaczając nigdzie. Nie błądząc po buszu, nie przeczesując po drodze okolicznych zarośli, w których dziewczyna mogłaby się chociażby ukryć przed słońcem, budził wiele wątpliwości. Makalach prowadził poszukiwania z ziemi, żaden z pilotów nie przelatywał jeszcze nad tamtym terenem, a jeśli przelatywał, to nie dostrzegł tych tlących się zwłok. Dotarł do nich, Makalach zaledwie kilka godzin po tym, jak odnaleziono jeepa, poszedł do nich jak po sznurku. Sam twierdził, że po prostu miał szczęście, również kenijski sąd podczas pierwszej rozprawy zdawał się nie przywiązywać większego znaczenia do tego faktu. Simon McCulloch świetnie znał Park Masajmara, pracował w nim od 14 lat, widocznie znał te miejsca, wiedział, że... Z tego miejsca można było pójść tam, rozpoznał zachowanie zwierząt, widział ślady, no cokolwiek. Generalnie bycie szefem strażników w parku Masajmara widocznie musiało uczynić go jakimś superbohaterem z nadludzkimi zdolnościami, dzięki czemu widział i wiedział rzeczy, których nie dostrzegali inni. No trójoka wrona po prostu. Ojciec Julie Ward był jednak wielokrotnie w tamtym miejscu w parku Mara i wiedział, jak wygląda tamten teren. Nie dało mu się zamydlić oczu bajkami, że Simon McCulloch jest jakimś kenijskim odpowiednikiem strażnika Teksasu. Był przekonany, że szef strażników musiał znać miejsce, w którym pozbyto się szczątków Julii już wcześniej, zanim rozpoczęły się te poszukiwania. Albo ktoś musiał mu wskazać dokładnie, gdzie ma ich szukać. W dochodzeniu w sprawie śmierci Julie Simon Makalach przewijał się przez cały czas od samego początku. Monique Bernet, która należała do szwajcarskiej ekipy kręcącej w Masajmara film dokumentalny, pamiętała, że 13 września, po tym jak w parku rozeszła się wiadomość o znalezionych przy tajizańskiej granicy zwłokach turystki, udała się do Makala w jakiejś sprawie. Zastała go bardzo zdenerwowanego, podobno wyznał, że otrzymał wezwanie i następnego dnia musi stawić się. U prezydenta moi. Brzmi to dość abstrakcyjnie, w jakiej sprawie strażnik z parku miałby się stawiać u prezydenta i to jeszcze tak pilnie. Oczywiście, na potwierdzenie tego mamy jedynie słowa tej kobiety, która pewnie mogła coś przekręcić albo źle zrozumieć, więc jest to co najwyżej jakiś ślad, poszlaki. Ale to nie koniec dziwnych rzeczy, które działy się wokół Makala w tamtych dniach po odnalezieniu ciała Julie Ward. Szef parkowych strażników bowiem zniknął. Na początku mówiło się, że jest na urlopie ale ten tajemniczy urlop wydłużył się do kilku miesięcy i wówczas władze parku przyznały, że Makalla został zawieszony w swoich obowiązkach. Powodem decyzji o zawieszeniu szefa strażników miały być jakieś bliżej nieokreślone nieprawidłowości i nadużycia, o których nikt nie był w stanie powiedzieć niczego konkretnego. W rzeczywistości Makalla nigdy więcej nie wrócił do parku Masajmara, to już było kolejne tajemnicze zwolnienie pracownika parku we wrześniu 1988 roku. Ktoś jednak o niego zadbał, bo wkrótce otrzymał posadę w powstającej właśnie w 1989 roku instytucji o nazwie Kenya Wildlife Service. To jest taka państwowa organizacja, która ma za zadanie, mówiąc w bardzo dużym skrócie, kierować ochroną przyrody w Kenii. I był tam asystentem dyrektora, a więc można powiedzieć, że dostał taką ciepłą posadkę. Podczas sprawy w sądzie, która miała na celu ustalenie przyczyny śmierci Julie Ward, McCulloch zaznawał dość składnie, Poza kilkoma przypadkami, w których został przyłapany na kłamstwie, co usiłował zresztą zrzucić na różnice językowe, Georgiadis zadawał mu pytania po angielsku, mówił z innym akcentem niż Kenijczycy, stosował terminologię, której Makallach nie rozumiał, przynajmniej tak twierdził. Różnice językowe nie mogły jednak mieć wpływu na to, że zdecydowanie zaprzeczył, jakoby miał prawo jazdy i kiedykolwiek umiał prowadzić samochód. Jego koledzy z Masajmara potwierdzili, że wielokrotnie widzieli go za kierownicą. Po co więc kłamał w takiej sprawie? Może faktycznie nie miał prawa jazdy, ale pomimo tego prowadził samochód i nie chciał się do tego przyznać, żeby nie mieć kłopotów. Takie wyjaśnienie brzmi dość prawdopodobnie. Jednak biorąc pod uwagę, że jeden z rozpatrywanych scenariuszy był taki, że to właśnie Makalak prowadził samochód Julie i porzucił go w tym miejscu, twierdzenie, że nie umie prowadzić auta, byłoby faktycznie dość dobrą wymówką. Oczywiście gdyby nie to, że bez trudu znaleziono świadków, którzy wielokrotnie widzieli go za kierownicą. Przedstawiciele kenijskich władz w ogóle mieli tendencję do dość nieporadnego spiskowania, takiego wręcz teatralnego albo nawet bardziej kreskówkowego, jak ktoś kto ostentacyjnie się skrada, wysoko podnosi nogi i mówi cii, żeby zasygnalizować, że chce kogoś podsłuchać albo zajść od tyłu i uderzyć go gigantycznym młotkiem. Tak mi się właśnie kojarzą działania kenijskich władz w sprawie Julie Ward. Ale możliwe, że po prostu byli już tak przyzwyczajeni do bezkarności pod rządami moi, że nawet nie, nie zadawali sobie trudu, żeby działać dyskretnie, bo i tak nic im za to nie groziło. Simon Makala podczas rozprawy w kenijskim sądzie w 1989 roku miał jedną bardzo głupią wpadkę. On i kilku obecnych w sądzie policjantów. Na korytarzu przed salą rozpraw, gdzie kręciło się mnóstwo dziennikarzy i rezydował John Ward, który jako, że miał występować jako świadek w tej sprawie, nie mógł przebywać na sali rozpraw podczas zeznań innych, co było dodatkowo bardzo wygodne dla zwolenników teorii o lwach i piorunach, bo John Ward był obecny w Masajmara na miejscu zbrodni, na miejscu znalezienia Jeepa i mógł bez trudu wyłapać kłamstwa świadków i poinformować na bieżąco o tym swojego prawnika, no, i siedząc na korytarzu, John Ward zauważył, że policjanci wręczyli Makala gruby tom akt sprawy Julie, który ten sobie beztrosko na korytarzu przeglądał. Jako świadek w sprawie, a nawet jeden z potencjalnych podejrzanych, z całą pewnością nie miał do tego prawa, takie dokumenty w ogóle nie powinny gdzieś wypływać do jakichś osób trzecich, no ale tutaj jak widać policjanci mieli do tego luźniejsze podejście i McCulloch spędził pogrążony w lekturze nad aktami prawie godzinę. Przygotowując się do swoich zeznań, John Ward nie omieszkał zwrócić na to uwagi obecnych tam reporterów, którzy dodatkowo uwiecznili ten moment na zdjęciach i na filmie, Zresztą jedno z tych zdjęć będziecie mogli zobaczyć na Instagramie zbrodni prowincjonalnych, bo dzisiaj wrzucę tam kilka dodatkowych zdjęć do odcinka, jak co tydzień. Ale jeśli słuchacie tej serii od początku i pamiętacie, jak wyglądało branie odpowiedzialności przez funkcjonariuszy państwowych na kolejnych etapach tej sprawy, no to nie zdziwi was chyba, że i tym razem nie wyciągnięto żadnych konsekwencji z tego, że te akta zostały tak beztrosko udostępnione. Makalak miał poczekać na swoją kolej jeszcze kilka lat. Podczas procesu dwóch strażników w 1992 roku zeznawał również jako świadek. Sędzia stwierdził wówczas, że szef strażników bez wątpienia miał wcześniej informację o tym, gdzie znajduje się ciało i samochód Julie, ale sąd nie jest w stanie mu tego udowodnić, ani stwierdzić, skąd to wiedział, czy w jaki sposób wiąże go to ze sprawą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że bez takiej uprzednio uzyskanej wiedzy nie byłby w stanie tak szybko dotrzeć w tamto miejsce, dlatego sprawa udziału McCalla w morderstwie powinna być dalej badana. I tak też się stało. Jednak zarzuty McCalla usłyszał dopiero w 1999 roku. Razem z nim aresztowano Davida Nczoko, czyli tego strażnika, który miał pomagać Julie w składaniu namiotu, jednak ostatecznie sprawa Nczoko została zamknięta ze względu na brak jakichkolwiek dowodów czy choćby poszlak, bo w sprawie Makala zasadniczo też żadnych dowodów nie było. Ale 49-letni Simon Makala spędził w areszcie 14 miesięcy w oczekiwaniu na proces i później na wyrok. Głównym świadkiem oskarżenia był John Ward, a jako najważniejszy dowód świadczący o winie Makala, Przedstawiono jego zachowanie podczas poszukiwań Julii i cudowne olśnienie w kwestii miejsca ukrycia ciała. Również fakt, że z jego słów wynikało, że wiedział już na początku, iż w samochodzie kobiety nie działał napęd na cztery koła, choć fabrycznie te auta go miały, a był to jeden z najpopularniejszych modeli aut, jakimi jeżdżono w tamtej okolicy, także większość ludzi. Te samochody znała, nie była to żadna tajemna wiedza. A Simon Makala miał nigdy wcześniej nie spotkać Julie, skąd więc mógłby wiedzieć, że akurat u niej ten napęd był zepsuty. Makala utrzymywał, że został źle zrozumiany i chodziło mu jedynie o to, że z napędem na cztery koła przejazd przez wąwóz był możliwy, no i nic poza tym. A jego słowa zostały po prostu źle zrozumiane lub przekręcone. Przeciwko niemu przemawiało również to, że jako szef strażników w parku Masai Mara przez ponad tydzień nie podjął żadnych kroków w celu odnalezienia turystki, której zaginięcie w parku zgłoszono. Ale jak tylko niezależna ekipa poszukiwawcza znalazła dzipa kobiety, Makalach ruszył nagle jak po sznurku do miejsca, w którym porzucono ciało. No bo teraz nie można już było udawać, że to nie jest sprawa parku, a turystka gdzieś tam pojechała nie wiadomo gdzie i na pewno już jej tu nie ma. To wszystko wprawdzie daje do myślenia, ale to jednak wciąż jedynie domysły. Podejrzenia i interpretacje. Zero dowodów. Nawet jeśli Simon McCullough miał jakiś związek ze śmiercią Julie Ward, to na podstawie tego, co wiemy, nie da się ustalić jaki i na pewno nie da się udowodnić mu morderstwa. Takiego zdania był sędzia, który materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę skomentował jednym zdaniem: Nic dodane do niczego daje nic. Uznał, że prokuratura nie zdołała udowodnić zaangażowania byłego szefa strażników w sprawę, a fakt, że odnalazł zwłoki w rekordowym czasie, nie stanowi niepodważalnego dowodu. Sędzia nie kwestionował, że Julie Ward została zamordowana: powiedział, że popiera Johna Warda w jego dążeniu do odkrycia prawdy o tym zabójstwie i ma nadzieję, że jego wysiłki przyniosą kiedyś skutek. Jednak w tej sprawie wyrok mógł być tylko jeden. Makalach przez cały czas trwania procesu podtrzymywał, że jest niewinny. Jego adwokat grzmiał, że w żadnej innej jurysdykcji Simon Makalak nie trafiłby w ogóle na salę sądową przy takim materiale dowodowym, jaki zebrała prokuratura. Czy też jakiego nie zebrała? Należałoby chyba raczej powiedzieć. I wreszcie po trwającym 43 dni procesie Makala został uniewinniony i zwolniony z aresztu. Przed budynkiem sądu w Nairobi można było zobaczyć wiwatujących przedstawicieli społeczności masajskiej, często obranych na zachodnią modłę, ale z kraciastym kocem narzuconym na ramiona, tak by nie było wątpliwości do jakiej grupy etnicznej przynależą. Powodów do świętowania nie miał jednak John Ward. Oznajmił, że jest rozczarowany wyrokiem sądu i zamierza złożyć odwołanie. Twierdził też, że Makala od samego początku wydawał mu się podejrzany i zdania nie zmienił. Sądził jednak, że kiedy przed sądem Simon Makala powiedział, że nie przyznaje się do zabicia Julie Ward, mówił prawdę. Przypuszczalnie to nie on był mordercą, ale na pewno wiedział, kto nim był i pomagał mu przynajmniej w pozbyciu się ciała Julie. Tylko dlaczego i kto za tym wszystkim stał. Te niejasne podejrzenia Johna Warda, że Simon McCall wykonywał czyjeś polecenia i pomagał w pozbyciu się ciała, Nabrały kształtów, gdy w tej sprawie pojawiła się pewna przedziwna postać, która spowodowała, że sprawa Julie Ward weszła na kolejny poziom. Ten świadek nazywał się Valentinus Uhure Kodipo i jak sam twierdził, należał do szwadronów śmierci Daniela Arab Moi. Jednostka, o której mowa, nazywała się General Service Unit GSU i była to paramilitarna formacja, której zadaniem było przede wszystkim tłumienie niepokoju, walka z bandytami. I pilnowanie granic kraju. I tutaj trzeba powiedzieć, że takie jednostki w Kenii naprawdę funkcjonowały, nie było to żadną tajemnicą, chociaż natychmiast zaprzeczyły, jakoby ktoś taki kiedykolwiek w ich szeregach służył. No ale w takiej sytuacji, nawet gdyby służył, to i tak by zaprzeczono. Chyba nie ma się co łudzić, że byłoby inaczej. Szczególnie, że Kodipo utrzymywał, że brał udział w różnych akcjach, którym daleko było do legalnych działań w demokratycznym państwie. Myślę, że można powiedzieć, że to był taki kenijski odpowiednik naszego ZOMO. Krwawo tłumili różne demonstracje antyrządowe, nieraz to tłumienie wiązało się z wieloma ofiarami śmier śmiertelnymi. Ta formacja istnieje zresztą do dzisiaj, chociaż ostatnio już chyba się bardziej ucywilizowała, a przynajmniej nie ma w mediach informacji o tym, żeby dopuszczali się jakichś nadużyć czy okrucieństw. Kodipo zeznawał przed brytyjską komisją parlamentarną, po czym został umieszczony w bezpiecznej kryjówce, tak żeby ludzie moi nie mogli go znaleźć. Kryjówka mieściła się w domu kenijskiego biznesmena, no i chyba jednak najlepszą kryjówką nie była, bo pewnego dnia dom został otoczony przez kenijskie oddziały specjalne. Jednak Kodipo udało się uciec i ukryć w pobliskim lesie. Następnego dnia skontaktował się z prawnikiem, który pomógł zorganizować jego ucieczkę do Ugandy. Gdzie opiekę nad nim objęła ONZ, i to w ONZ zdecydowano, że Kodipo nie może wrócić do Kenii, dopóki Moi pozostaje przy władzy, i że prawdopodobnie nie byłby bezpieczny w żadnym afrykańskim państwie, dlatego zaczęto mu szukać azylu poza Afryką. Wśród licznych zeznań Kodipo, które obciążały prezydenta Moi i jego otoczenie, było również zeznanie dotyczące śmierci Julie Ward, której, jak twierdził, był świadkiem. Kodipo opisał to, co wydarzyło się w Masajmara dość dokładnie. Twierdził, że widział kobietę białą, blondynkę, nagą od pasa w górę, zakneblowaną z rękami związanymi na plecach. Wszystko to odziało się w nocy: dziewczyna była ciągnięta na sznurze, tak jak to często robili ze swoimi ofiarami członkowie tej formacji. Torturowano ją, żeby zmusić ją do przyznania się, powiedzenia, po co tu jest, czego szuka, gdzie była wcześniej. Podobno podejrzewano ją o szpiegostwo. Najprawdopodobniej przed tym przesłuchaniem kobieta padła ofiarą wielokrotnego gwałtu. Tak przynajmniej twierdził Kodipo. Po trwającym kilkadziesiąt minut przesłuchaniu, podczas którego kobieta płakała, nastąpiła cisza, a następnie przywódca kazał swoim ludziom skończyć z przesłuchiwaną i wtedy to miała otrzymać uderzenie w głowę, po którym przestała się ruszać. Według Kodipo kobieta została uderzona tradycyjną masajską pałką zwaną rungu, a następnie zabójca odciął jej głowę. Później szedł z odciętą głową na piechotę do posterunku Makari, znajdującego się około kilometra od miejsca, w którym dokonano tego morderstwa. Podobno mężczyzna nie chciał zaplamić wnętrza samochodu krwią, a odcięcie głowy ofierze stanowiło rytuał wojenny ludu Kalenjin. Tym, który miał się dopuścić tej zbrodni, nie był żaden ze strażników, Kodipo określił go jako znanego i budzącego strach zabójcę, który wykonał już wiele egzekucji. A wszystko dlatego, że Julie miała niechcący odkryć obóz szkoleniowy dla szwadronów śmierci, który odbywał się właśnie w Masajmara w pobliżu granicy z Tanzanią, a może nawet nie były to ćwiczenia, tylko przeszkodziła im w wykonywaniu jakiegoś zadania na granicy kraju. Jednak Kodipo powiedział też coś więcej, twierdził, że przy wszystkim był obecny pewien ważny, wpływowy polityk, który przebywał akurat w Masajmara i który w Serena Lodge pił alkohol i imprezował. Przez pewien czas on też był na miejscu, kierował całym tym przesłuchaniem, a później egzekucją, a kiedy już było po wszystkim powiedział, że to wszystko co tutaj widzieli musi pozostać tajemnicą, jeśli ktokolwiek spróbuje o tym powiedzieć komuś. No to skończy tak samo jak ta kobieta. Całą sprawę miały być również w jakiś sposób zawieszane służby izraelskie, wpływowemu politykowi, czy też tej wpływowej osobie, która tam była, miało towarzyszyć dwóch izraelskich żołnierzy. Faktycznie GSU współpracowało z Izraelem i część członków tej formacji przechodziła szkolenie właśnie w Izraelu pod okiem tamtejszych ekspertów, także to Powiązanie nie jest takie całkowicie jakieś wyssane z palca i niedorzeczne. Władze cały czas zaprzeczały jednak historiom Kodipo. Podobno jedyną pracą, jaką ten wykonywał dla rodziny Moi było zbieranie herbaty w ich posiadłości. Podejrzewano, że mężczyzna opowiadając tę historię próbuje jedynie zwrócić na siebie uwagę międzynarodowych organizacji, żeby zdobyć azyl polityczny i zapewnić sobie utrzymanie gdzieś poza Kenią. I to akurat mu się udało, bo w końcu udzieliła mu azylu politycznego Dania, którego zresztą wcześniej odmówiła mu Kanada głównie dlatego, że mężczyzna przyznał się do tego, że sam brał udział w kilku egzekucjach i zabójstwach służąc w GS-u. Kodipo wiódł później całkiem przyzwoite życie w niewielkim domku w wiosce rybackiej na północy Danii. Z czasem jednak, gdy zaczęto weryfikować zeznania Kodipo. Okazało się, że nie da się ich całkowicie potwierdzić, nie ma żadnych dowodów, które mogłyby w jakikolwiek sposób poprzeć jego zeznania, choć to, w jaki sposób opisał śmierć kobiety, z grubsza zgadzało się z wynikami autopsji, ale te wyniki były już w tamtym momencie powszechnie znane, bo było wiadomo, że czaszkę Julie znaleziono gdzieś w buszu, że nosiła jakieś ślady uszkodzeń. Kodi pomógł więc dopasować swoją historię do tych powszechnie znanych już faktów. Kolejne wątpliwości budził fakt, że jak podają niektóre źródła, chociaż nie jestem na 100% pewna, czy zgodnie z prawdą, w Danii Cody pomiał trafić do zakładu psychiatrycznego. Wiadomo za to na pewno, że w 2009 roku zmarł na zawał serca, i tutaj oczywiście też niektórzy dopatrują się no, jakichś działań czynników zewnętrznych, które ten zawał u niego wywołały, ale na to też żadnych dowodów nie ma. Czy można się tu doszukiwać teorii spiskowej? No, jak najbardziej można. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą jakieś afery szpiegowskie tajne służby i tajemnice wagi państwowej, prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek dowiemy się, co rzeczywiście zaszło i co jest prawdą, a co nie, pozostaje niewielkie. To jasne, że jeśli faktycznie odbywała się tam jakaś tajna akcja, to służby zrobią wszystko, żeby ich sekrety sekretami pozostały. A skompromitowanie Kodipo i zrobienie z niego wariata z pewnością mogłoby w, w tym pomóc. Podobnie jak jego szybka śmierć. Ale nie można oczywiście wykluczyć też możliwości, że był zwykłym oszustem. Chociaż zastanawia mnie, że jednak wzięto jego słowa na poważnie, że ONZ wzięło go pod swoje skrzydła i w końcu zdecydowało się dać mu azyl polityczny w europejskim państwie. A to nie jest takie proste, i nie jest tak, że pierwszy lepszy jakiś oszołom może się zgłosić, powiedzieć cokolwiek i otrzymać taką opiekę. Musiał być sprawdzany, przesłuchiwany przez ludzi, którzy znają się na swoim fachu. Po co mieliby ryzykować, przeznaczać na niego jakieś środki finansowe, jeśli to byłby jakiś zwykły oszust. Wydaje mi się, że przynajmniej część tych rzeczy, o których mówił, musiała być prawdą. Być może wcale nie należał do tej jednostki, ale jeśli faktycznie pracował dla rodziny mojej, no to mógł znać jakieś takie fakty, których inni nie znali i być może właśnie dlatego mu uwierzono. Temat na pewno jest bardzo śliski i ja nie umiem powiedzieć, która wersja jest bardziej prawdopodobna ani czy Kodipo mówił prawdę, czy też to wszystko zmyślił. W każdym razie, jakkolwiek fantastycznie by te zeznania Kodipo nie brzmiały, brytyjskie władze potraktowały je dość poważnie i ten wątek był rozpatrywany w śledztwie w sprawie Julie Ward, które zostało wznowione w 1996 roku i zakończyło się wspomnianym już postawieniem makala przed sądem. Rewelacje Kodipo ostatecznie nie wniosły jednak do sprawy niczego konkretnego, może oprócz położenia jeszcze większego nacisku na teorię, że w całą sprawę byli zamieszani ludzie piastujący wysokie stanowiska w Kenii, jednak przed sądem postawiono ostatecznie jedynie podejrzanego, który był znany już od samego początku i który raczej z izraelskim wywiadem i szwadronami śmierci nie miał wiele wspólnego. Ta sprawa, jak twierdzi Makalach, zniszczyła mu życie, pomimo że został uniewinniony. Nie wrócił już do parku Masajmara, nie odzyskał swojej posady w Kenya Wildlife Service. Pobyt w więzieniu złamał jego karierę, musiał pozostać na wsi hodując bydło i ukrywając się przed ludźmi, przed niechcianym rozgłosem, jaki przyniosła mu ta sprawa. Dziś nie chce rozmawiać z dziennikarzami, żeby niepotrzebnie nie rozdrapywać starych ran i nie ściągać na siebie znowu uwagi. Utrzymuje, że o sprawie nic nie wie... Jego sąsiedzi mówią o nim, że to cichy, skromny człowiek, który pragnie jedynie być pozostawionym w spokoju. Pozostaje pytanie: jeśli Makalach faktycznie kogoś chronił, to kogo? I przede wszystkim dlaczego? A biorąc pod uwagę to, jak wyglądało śledztwo, jak wyglądał proces, ile dziwnych rzeczy tam się wydarzyło, nasuwa się podejrzenie, że za całą tą mistyfikacją stał ktoś bardzo wpływowy może nawet najważniejsza osoba w państwie. John Ward kilkukrotnie spotkał się z Kodipo i to, co mówił mężczyzna, wydało mu się spójne, choć wcześniej sam twierdził, że mężczyzna wydaje mu się również nieco niezrównoważony psychicznie i podchodzi do przedstawionych przez niego historii z pewnym dystansem. Jednak nazwisko wpływowego człowieka obecnego przy zabójstwie Julie, które wymienił Kodipo, było już Johnowi Wardowi dobrze znane. I nie tylko dlatego, że była to postać dobrze znana w Kenii ale dlatego że pojawiało się ono niemal od samego początku w śledztwie w sprawie Julie. Pojawiało się z różnych stron, w osobistych rozmowach i w anonimowych donosach, które otrzymywał John Ward. To nazwisko Jonathan Moy było nazwiskiem syna prezydenta Kenii. Więcej o kontrowersjach związanych z rządami premiera Daniela arab Moi oraz o tajemniczych wydarzeniach z życia jego syna Jonathana i tym, jaki to wszystko ma związek z zamordowaną w Masajmara Brytyjką, usłyszycie w siódmym odcinku serialu Ostatnie Safari Julie Ward, syn prezydenta. Wszystkie źródła do tej serii są dostępne w linku, który macie w opisie. Zdjęcia osób i miejsc, o których wspomniałam, będziecie mogli zobaczyć na Instagramie. A na tych z Was, którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze trochę więcej o miejscach, o których mówię w podcaście i lepiej poznać tło kulturowe, historyczne i obyczajowe tej historii, czekają odcinki wideo, które nagrałam podczas mojej podróży do Kenii śladami Julie Ward. Nowy odcinek vloga, jak zwykle, pojawi się w sobotę. A kolejny odcinek podcastu o Julie Ward już za tydzień we wtorek. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek zbrodni prowincjonalnych w Afryce.